Witajcie, kochane dziewczyny. Jak widzicie, zmieniłam tło, bo dowiedziałam się, że to pomarańczowo-czerwone nie za bardzo wam się podobało. I przestałyście oglądać moje filmiki. Stąd ta zmiana i mam nadzieję, że chętnie będziecie sięgać do tego filmiku i że spodoba wam się nie tylko nowe tło, ale również treść, która będzie przedstawiana. Dlatego zapraszam na sobotnią modlitwę kobiet. W Księdze Wyjścia, w 18 rozdziale, w 19 wersie, czytamy następujące słowa. Posłuchaj teraz mojej rady i niech Bóg będzie z tobą. Otóż ty sam, ze względu na lud, pozostawaj blisko Boga. Również ty sam, przedstawiaj Bogu ich sprawy. Te słowa powiedział Jetro, teść Mojżesza, po tym jak Mojżesz wraz z całym Izraelem przeszli przez Morze Czerwone i wędrowali przez pustynię. Każdego dnia Mojżesz zasiadał w swoim namiocie, a ludzie ustawiali się do niego w kolejce po to, żeby przedstawić mu swoje problemy, swoje sprawy i żeby zasięgnąć jego rady, bo wiedzieli, że Mojżesz ma bardzo dobre relacje z Bogiem. Mojżesz siedział w swoim namiocie od rana do wieczora i po prostu był bardzo zmęczony. Gdy Jetro zobaczył tę całą sytuację, przestało mu się ona podobać, widział zmęczenie Mojżesza. Mojżesz był tak zmęczony jak ja i ty. My tak samo czasami jesteśmy tak zmęczone różnymi obowiązkami, różnymi sprawami, a nawet wtedy, gdy ludzie do nas przychodzą, gdy szukają naszej rady, gdy poświęcamy im czas, gdy z nimi rozmawiamy, nawet wtedy, gdy służymy Bogu, to potem gdzieś umyka nam ta najważniejsza relacja bliskości z Bogiem. I gdy przychodzimy do Boga wieczorem, jesteśmy już tak zmęczone, że nie jest to wcale bliska relacja, tylko taka relacja byle jaka, byleby powiedzieć potem, no tak, pomodliłam się, ale tak naprawdę nie ma w niej żadnej bliskości. Jetro dał Mojżeszowi najlepszą radę, jaka mogłaby być, jaką mógł mu dać. Powiedział, żeby pozostawał w bliskości z Bogiem ze względu na ten właśnie lud. Jetro wiedział, że to w bliskości z Bogiem Mojżesz odzyska siłę, że do załatwiania jego spraw będzie mógł ustanowić innych, mądrych ludzi, a on sam musi przebywać z Bogiem po to, żeby nabierać mądrości, po to, żeby uczyć się, jak ma radzić, po to, żeby odpoczywać, podobnie jak ja i ty. W bliskości z Bogiem uczymy się właśnie takiej mądrości w wychowaniu dzieci, uczymy się, jak mamy rozwiązywać swoje problemy. W bliskości z Bogiem nabieramy tożsamości dziecka Bożego. Mamy świadomość, że jesteśmy córkami Króla Królów i Pana Panów, że jesteśmy księżniczkami, że nie musimy dźwigać codziennie naszych ciężarów, ale możemy je zrzucić u stóp Jezusa po to, żeby On mógł ubrać nas w najlepszą szatę, szatę królewską i ozdobić nas swoimi klejnotami. Żeby zacząć mówić o tym, czym jest bliska relacja z Bogiem, najpierw powiem, czym ona nie jest. Bliską relację z Bogiem można porównać do relacji w małżeństwie, do bliskiej relacji w małżeństwie. Bo czy można nazwać bliską relację sytuację, gdy wymieniamy się tylko z naszym mężem, naszymi obowiązkami, mówimy, kup 10 jajek, Ola znowu dostała dwóje, Kacper ma gorączkę, trzeba coś zrobić z szafką w kuchni, bo się rozwala. No niestety nie jest to bliska relacja i jeżeli nasza relacja z mężem ogranicza się tylko do takiej wymiany naszych potrzeb, rzeczy, które nie zostały zrobione, wkrótce okazuje się, że tak naprawdę zaczynamy się mijać, ale straciliśmy coś, co jest dla nas najważniejsze. Podobnie i właśnie w relacji z naszym ukochanym tatą w niebie. Jeżeli przychodzisz do niego na modlitwę i zaczynasz mówić mu o tym, że jesteś chora, zaczynasz opisywać całą historię swojej choroby, historię tego, co powiedział lekarz, albo przychodzisz i mówisz, jak bardzo trudna jest twoja sytuacja w małżeństwie, jak okropny jest twój mąż, albo przychodzisz i mówisz, że masz już dość tego, że nie możesz znaleźć pracy, że szukasz i szukasz i opowiadasz o tym przez pół godziny Bogu, a potem na koniec powiesz, Boże, ja wierzę, że ty się tym zajmiesz przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. To znaczy, że pół godziny tak naprawdę pozostajesz w niewierze, a tylko 5 sekund końcowych w wierze.
Słowa modlitwy, podobnie jak i nasze zwykłe, codzienne słowa, również mogą nieść życie albo śmierć. Jeżeli przez całą swoją modlitwę koncentrujesz się tylko na swoich problemach, na tych trudnych sytuacjach, to taka modlitwa nie niesie życia, ona niesie śmierć. Natomiast jeżeli w swojej modlitwie koncentrujesz się na Bogu, to taka modlitwa niesie życie. Jeżeli cały czas Bogu biadolisz, użalasz się nad sobą, jeżeli ciągle przypominasz o swoich grzechach, jeżeli ciągle mówisz Mu, jaka jesteś beznadziejna, jak wszystko Ci nie wychodzi, jak znowu nie dałaś rady, to Bóg nie chce takiej modlitwy. To znowu skupiasz się na problemach, a nie na tym, co daje życie. To nie dziw się, że potem wstajesz w takiej modlitwie i tak naprawdę nic ona Ci nie daje. Wcale nie czujesz się podniesiona, wcale nie czujesz się zachęcona. Wręcz przeciwnie, nadal jesteś w tym samym miejscu, w którym byłaś, zanim zaczęłaś się modlić. Bóg nie chce takiej modlitwy. Ile procent zostałoby z Twojej modlitwy, gdyby zabrać z niej przepraszanie za grzechy, narzekanie, proszenie Boga o to, żeby rozwiązał jakieś Twoje sprawy, czy też proszenie o innych ludzi? Jeżeli niewiele, to znaczy, że nie jest to dobra modlitwa, że taka modlitwa nie podoba się Bogu, że nie o to chodzi w tej modlitwie. To znaczy, że cały czas skupiasz się na swoich problemach, a nie na Bogu i pozostajesz w niewierze. Nie przychodź do Boga jako do najgorszego sędziego, który chce Cię ocenić, osądzić, ale przychodź do Niego jako do swojego kochanego tatusia, który Cię kocha, który chce Cię przytulić i chce po prostu z Tobą być. Właśnie, bo modlitwa to po prostu przebywanie z Bogiem. Bardzo dobrze jest wydzielić sobie taki czas w ciągu dnia na taką bliską, intymną relację. To najcudowniejsza relacja w całym naszym życiu. Ale być może masz małe dzieci, być może masz tak zajęty czas, że przez całe 24 godziny nie masz w ogóle czasu dla siebie i nie masz czasu na takie wydzielenie sobie tej godziny. Nie dowódź z tego powodu. Bóg to wszystko widzi, On i tak Cię kocha. On nie patrzy na Ciebie przez pryzmat tego, czy wydzielasz Mu w ciągu dnia 2 godziny, czy 1 godzinę. Ale ucz się przebywać z Bogiem przez cały Twój dzień. Dlatego, że cały dzień składa się z różnych czynności, to w tych czynnościach zacznij też Bogu dziękować za wszystko. Zacznij po prostu do Niego mówić. Zacznij z Nim być. Nie tylko wydzielony czas, ale przez cały czas przebywaj w Jego obecności, a zobaczysz, że wtedy nabierzesz sił, a taka modlitwa na pewno Cię podniesie. Jeżeli nie będziesz mówić Mu tylko o swoich problemach, ale przede wszystkim właśnie będziesz Mu dziękować, będziesz oddawać Mu chwałę, będziesz Jemu za wszystko wdzięczna. Nie próbuj również dążyć do tego, żeby Twoja modlitwa i Twoja relacja z Bogiem była stale czymś spektakularnym, kiedy trzymasz ręce w górze, krzyczysz, gromisz demony, kiedy łzy spływają Ci po policzkach, kiedy przeżywasz takie naprawdę niezwykłe uniesienie. Dobrze jest mieć taki czas, ale jeżeli takiego czasu nie masz, nic nie szkodzi. Wiecie, bardzo lubię chodzić z moim mężem na spacery. I często jest tak, że idziemy na taki spacer i w czasie całej drogi po prostu nic nie mówimy, ale dobrze nam ze sobą, milczymy, jest nam razem bardzo, bardzo fajnie, rozumiemy się bez słów. Podobnie jest z naszym ukochanym tatą. On po prostu chce, żebyś czasami przychodziła do niego i po prostu z nim przebywała, po prostu z nim była. Nie musisz nim nic mówić, ale sama ta świadomość, że jesteś tam po prostu dlatego, że go kochasz i chcesz z nim być, Boga bardzo, bardzo cieszy. Jezus w Ewangelii Mateusza dał nam przykład takiej właśnie wspaniałej modlitwy, mówiąc: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Ale czy tak naprawdę chodzi o to, żeby powtarzać formułkę? No nie do końca. Jednak jest tam pewna ważna wskazówka, która została rozwinięta w psalmie setnym. Kroczcie w jego bramę z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go, błogosławcie Jego imię, ponieważ Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Bóg chce, byś Go uwielbiała, byś oddawała Jemu chwałę i cześć, byś Go błogosławiła, byś odnosiła się z szacunkiem do Jego imienia i oddawała chwałę imieniu Jezus.
Na tym polega prawdziwa modlitwa, na uwielbianiu Boga i rozkoszowaniu się Jego obecnością, na mówieniu o tym i dziękowaniu za to, że jest taki dobry i taki wspaniały, na dostrzeganiu przyjawów Jego dobroci i Jego łaski, na mówieniu o tym, że jest niezwykły, że dzięki Niemu my również możemy właśnie być niezwykłe. Taka modlitwa podoba się Bogu. Bóg przebywa w chwale swego ludu, dlatego często na spotkaniach właśnie śpiewamy pieśni uwielbienia, pieśni, w których chwalimy Boga, bo Bóg przebywa z nami wtedy, gdy Go chwalimy. I wtedy taka modlitwa przemienia nas. I to jest właściwa modlitwa. Modlitwa w oryginalnym tekście Biblii oznacza uwielbianie Boga, ale jest też inne określenie na to słowo, mianowicie całowanie twarzy Boga. Coś niezwykłego, na tym właśnie ma polegać modlitwa. Bóg nie jest kimś dalekim, kimś odległym. On, gdy objawił się Mojżeszowi, powiedział: jestem tym, który jest. A Jezusa imię to Emanuel. Bóg z nami. On chce z Tobą przebywać, ale chce też, by przebywanie z Nim było Twoją rozkoszą, było Twoją przyjemnością. On nie chce, byś się do tego zmuszała, byś czuła się w obowiązku do Niego przechodzić. Bóg nie chce takiej modlitwy, ale chce, byś za Nim tęskniła, by ta bliska relacja właśnie polegała na tym, że tak bardzo się do Niego przybliżysz, że wręcz całujesz Jego twarz. Że ta relacja jest tak, czymś tak niezwykłym, tak intymnym. Bóg tęskni za taką relacją z Tobą. Zostałaś stworzona dla Jego przyjemności, a On jest po to, żebyś Ty też wiodła życie dobre i przyjemne. Dlatego zachęcam Cię do takiej właśnie bliskiej, intymnej relacji, bo za taką relacją tęskni Bóg. Nie zmuszaj się, ale przyjdź, bo tęsknisz. Zawołaj Ducha Świętego, żeby nauczył Cię takiej bliskiej relacji. Bóg stworzył Cię nie po to, żebyś dla Niego coś robiła, ale żeby przebywanie z Nim było Twoją rozkoszą. I oczywiście produktem ubocznym tego przebywania będzie zawsze służba dla Niego, ale nie odwrotnie. Jeżeli postawisz Jezusa na pierwszym miejscu, jeżeli naprawdę ta relacja z Nim będzie pełna uwielbienia, pełna żarliwej miłości, wkrótce zobaczysz, że nie masz aż tak wielu potrzeb, że Bóg w sposób ponadnaturalny je zaspokaja. Tak jak jest powiedziane, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam przydane. Jeżeli Twoje całe życie, Twoje całe serce będzie wołało: Jezu, kocham Cię, wtedy zobaczysz, że tak naprawdę nie będą tak bardzo zaprzątały Cię sprawy, o które zabiegają tak bardzo inni, o które modlą się dniami i nocami. Bo Bóg po prostu sam będzie rozwiązywał swoje problemy. Dlatego, że gdy Ty uwielbiasz Boga i płynie to naprawdę ze szczerego serca, z całej Twojej duszy, z całego Twojego serca, to wtedy On zaspokaja każdą Twoją potrzebę. Każdy Twój wysiłek jest zaspokojony. Każda Twoja sprawa jest rozwiązana, bo tak właśnie działa Bóg. Natomiast jeżeli Twoja relacja jest tylko pozorna, jeżeli jest tylko naciągana, to znaczy, że musisz prosić Ducha Świętego, żeby ją po prostu zmienił, żeby ją odświeżył i odnowił. W Ewangelii Jana, w 17 rozdziale, 3 wersie, czytamy słowa: a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie wieczne to poznanie Boga i Jezusa Chrystusa. Poznanie to osobista, intymna relacja. Nie chodzi o to, że znasz Boga, że znasz wiele wersetów na pamięć, że wiesz o Nim bardzo dużo, bo znasz Biblię. Ale to relacja oparta na takim osobistym doświadczeniu bliskiej relacji z Bogiem. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby dać nam życie wieczne. On przyszedł po to, żeby zbawić nas od grzechu, ale przede wszystkim przyszedł po to, żebyśmy mogli znowu mieć taką bliską, intymną relację z Nim i z Jego Ojcem, z naszym Ojcem, z naszym kochanym tatusiem w niebie. To jest właśnie życie wieczne. To jest właśnie sedno chrześcijaństwa. Chciałabym, żebyśmy teraz pomodliły się, zawołały, że pragniemy takiej bliskiej relacji. Kochany tatusiu, ja pragnę Cię poznawać bardzo blisko. Ja pragnę przychodzić do Ciebie w takich bliskich, intymnych relacjach, dlatego że tęsknię za Tobą, dlatego że tęsknię za takimi bliskimi, intymnymi relacjami. Ja pragnę
uwielbiać Cię w tych relacjach, ja pragnę rozkoszować się Twoją obecnością, ja pragnę dziękować Ci za to, że jesteś nieskończenie dobry dla mnie, za to, że jesteś nieskończenie dobry, bo posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby mnie odkupił, żeby mnie uwolnił od śmierci, żeby mnie uwolnił od choroby, żeby dał mi prawdziwe życie, ale też, żeby pozwolił mi znowu, tak jak kiedyś Adam i Ewa, mieć takie bliskie relacje z Tobą. Panie, ja dziękuję Ci za tę bliskość, ja dziękuję Ci za tę bliskość, w czasie której odpoczywam, w czasie której jestem szczęśliwa, w czasie której moje życie ma sens, w czasie której tak naprawdę rozjaśniasz i mówisz o tym, jak mam się zachowywać, co mam mówić, jak mam rozwiązywać swoje problemy. Ja dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę czasami przebywać z Tobą po prostu nic nie mówiąc, a wiem, że jesteś blisko, a wiem, że mnie kochasz, tak samo jak ja kocham Ciebie. Dziękuję Ci, kochany tatusiu, za to, że jestem Twoją umowaną córeczką, za to, że nie jestem dla Ciebie kimś obcym, ale za to, że dałeś mi godność córki królewskiej, za to, że dzięki Tobie mogę podnosić swoją głowę wzwyż. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś mi tę łaskę rozkochania się w Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę kroczyć za Tobą i Ty rozwiązujesz wszystkie moje problemy. I za to, że nie muszę się martwić tak wieloma sprawami, o które zabiegają inni, bo Ty mnie od tego uwalniasz. Dziękuję Ci. Tobie cześć i chwała na wieki. Ja się o to modlę przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, pełna wdzięczności. Amen. Kochane dziewczyny, błogosławię Was, błogosławię Waszym rodzinom, Waszym dzieciom, Waszym małżeństwom, błogosławię Waszej pracy i zachęcam do szukania takiej bliskiej, intymnej relacji z Jezusem, do tęsknoty za tym, który kocha Was najbardziej na świecie. Nie wiem, czy to słowo jak w jakiś sposób Was zachęciło, mam nadzieję, że tak, bo naprawdę dla tej relacji warto żyć. Dla tego czasu z Jezusem warto się zatracić i warto odłożyć wszystko inne. To najpiękniejszy czas, jaki możemy mieć. To najpiękniejsza chwila, jaką możemy przeżywać. To najpiękniejsza, intymna relacja. Zachęcam Was do niej. Błogosławię Wam raz jeszcze do następnej soboty z Panem Bogiem.